Kursy alfa są dziś promowane praktycznie w całym kościele. Mało się mówi o tym, jakie jest ich prawdziwe pochodzenie i jakie zagrożenia płyną z uczestnictwa w nich. Podstępnie fałszują naukę Kościoła rzymskokatolickiego w duchu źle pojętego ekumenizmu. Powoduje to powolne pranie mózgu na płaszczyźnie najważniejszej dla katolika, czyli takiej, która dotyka pierwszego przykazania dekalogu. Zwodzenie jest bardzo subtelne, a diabelska pułapka prawie nie do rozpoznania w fałszywym świetle źle pojętej miłości i miłosierdzia. Nieświadomi ludzie łapią się jak mucha w lep w przekonaniu, że jest to dobre ze względu na to, że kursy alfa są zachwalane i uwiarygadniane przez wielu księży, a nawet biskupów, takich jak na przykład ksiądz Artur Ważny. Czy biskup Ryś? Ogromna promocja tych kursów występuje również we wspólnotach świeckich liderów powiązanych z zielonoświątkowym ruchem Toronto Blessing. Tutaj można wymienić Marcina Zielińskiego, Karola Sobczyka, Witka Wilka, Michała Świderskiego i Marię Kastyjak. Strzeżmy się fałszywych proroków, którzy przychodzą jak wilki w owczych skórach. Ja chciałabym zapytać o taką rzecz, a mianowicie jest w tej chwili powszechny kurs alfa w kościołach. Ja niechcący weszłam w to, ponieważ chciałam dowiedzieć się, o czym ten kurs alfa opowiada i dowiedziałam się, że jest to kościół anglikański. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście jest to ewangelickie zrzeszenie, nie wiem jak nazwać to, mój syn nazwał to sektą. I chciałabym dowiedzieć się, jak walczyć z tym, bo tam rzeczywiście uczą, że my nie musimy się zbawiać, bo jesteśmy już zbawieni przez Jezusa, nie musimy się o to modlić. W związku z tym, no, na temat Maryi też się dużo niepochlebnych, nie będę powtarzała tego, co mówi się o naszej Matce Bożej, więc bardzo proszę odnieść się do tego, jak my wierni możemy walczyć, ponieważ ja zwróciłam uwagę naszemu proboszczowi, że ten kurs to jest jakaś pomyłka w Kościele katolickim. Bardzo długo się z tym wił, aż w końcu pod naciskiem, no nie tylko mnie, powiedział, bo tak musiałem. Bracia i siostry, niestety jest ideologia, która niszczy Kościół, jest apostolowie, tak w nawiasach mówiąc, diabla, który to robią z premedytacją. Niestety jest dużo i kaplanów, i nawet biskupów, którzy patrzą na to wszystko, co się dzieje w Kościele, że maleje liczba ludzi, którzy chodzą do kościoła, nie wiedzą, co z tym robić. I kiedy widzą taką aktywność innych, to im się wydaje, że to przyszło z kościoła. A to nie jest prawdą. To jest takie omamienie prawdziwego kościoła katolickiego i robienie jego takim protestanckim, takim ni psem, ni wydrą, ni rybą, ni mięsem. I ten kurs Alfa i Omega to jest kurs, który pochodzi z anglikańskiego kościoła. O tym mówił kardynał Burg, że to nie jest dobra rzecz. I te odpoczynki w Duchu Świętym, byłem w Kazachstanie, tam też niestety po odejściu, czy raczej po wypędzeniu i mnie, i tego biskupa Atanazja, który był moim pomocnikiem, wtargli się takie same, tak jak wszędzie tu po całym świecie. I jeden seminarzysta, na niego wkładali ręki i modlili się. On biedny zaczął plakać, mężczyzna zaczął plakać, coś się tam trzęsie w jego duszy. I on mówi do księdza normalnego, mówi, słuchaj, ja przecież mężczyzna, chłop normalny, a tutaj ze mną coś zrobili, jakieś dwie kobietki na mnie ręki położyli. No to jakby ducha włożyli, ten człowiek musi się męczyć, trzęsie i strach mać. Przecież nigdy
Matka Boża nie padała tam gdzieś, kiedy Duch Święty występował na niej, apostolowie. To wszystko było w modlitwie, w pokorze, w spokoju, w radości, w oczekiwaniu, w medytacji. A to wszystko jest pokazucha. Kiedyś widziałem te wszystkie rzeczy w Stanach Zjednoczonych, myślałem, co to jest. Kiedyś byłem małym dzieckiem na Ukrainie, mówili zielonoświadkowcy, to tak nazywali ich trasuny. Oni się często padają, wrzeszczą, krzyczą, ale jak dziecku nie rozumiałem, o co chodzi. A teraz, kiedy to widziałem tam na różnych wideo, no to po prostu straszna rzecz. Czy tak Duch Święty w Kościele musi działać? Boży absolutnie nie. Bądźcie ostrożni z tym wszystkim. Ale mówię, że niektórych księża i biskupi na pewno nie wiedzą, co z tym robić. Ja pamiętam, Jan Paweł II też nie wiedział, co z tym robić, że i dopuszczał ten ruch niekatechumenalny, żeby oni rozpowszechniali się na świecie. No dopuszczał, bo nie wiedział, co robić. Widział jaka problema jest w kościele chodzenia ludzi do kościoła. A to się rozwijało bardzo prędko. A te wszystkie ruchy, nowe ruchy, które w kościele jest, oni idą od tych charyzmatycznych, pentekostalnych ruchów. Niestety. Ten chrzest w Duchu Świętym otrzymany jest od zielonoświątkowców. Nie od kościoła katolickiego, od zielonoświątkowców. A jeżeli tych zielonoświątkowców założył były mason, a byłych masonów nie było. Byli mason tylko po śmierci już byli. A przy życiu to bym działa. Tak to trzeba być ostrożnym z tym wszystkim i nie wdawać się w euforii, tam tak dobrze, aleluja, wszystkie takie padamy, cieszymy się. To nie jest droga zbawienia.